Organizatorzy Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 podkreślają zaangażowanie mieszkańców w piątej już edycji tego projektu. Masz jakiś pomysł? Pokaż go. Przekonaj innych. Piękny wynik, słuchajcie, był wczoraj, zakończył się budżet obywatelski. Czy wy sobie wyobrażacie, że 4400 osób głosowało? Jaka aktywność ludzi? 6 zadań w ramach miliona? 1400 głosów, pierwsze zadanie. Zobaczycie niedługo na internecie i na portalach. Fantastyczne to jest. Ludzie wybierają, sami się mobilizują. Oni uważają, co jest im najbardziej potrzebne. A ty razem z nimi, w jednej drużynie, realizuj to, wykonaj. To dla ciebie. Zwycięski projekt budowy placu zabaw przy przedszkolu Słoneczko zebrał ponad 1400 głosów. Bardzo chętnie podpisywali, bo to była wspólna inicjatywa i rodziców, i personelu przedszkolnego, i dyrekcji. Byli bardzo zaangażowani wszyscy rodzice i oczywiście mieszkańcy całego osiedla, za co im serdecznie dziękujemy. Właśnie z całego serduszka dziękujemy też rodzicom naszych absolwentów, którzy już nie chodzą do naszego przedszkola, oraz całym rodzinom, którzy aktywnie wzięli udział tutaj w naszym głosowaniu. Także dzięki Wam wszystkim oraz mieszkańcom miasta i okolic będziemy mieli piękny, nowoczesny plac zabaw, taki dwustrefowy, strefą dla dzieci młodszych, dzieci starszych. Nowy plac zabaw będzie spełniał wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim cieszył jego użytkowników, czyli dzieci ze Słoneczka. Na pewno będzie część takich zabawek dla dzieci młodszych, gdzie dzieci młodsze będą się bawiły, będą to na pewno jakieś bujaki, zjeżdżalnie. I na pewno będzie strefa ta starsza dla dzieci starszych. Oczywiście jak będzie otwarcie uroczyste, to Państwa zaprosimy na otwarcie. Resztę niech zostanie tajemnicą. Z kolei na remont chodników przy ulicy Rejmonta głosowało 980 osób. Walczyliśmy o to wiele lat wspólnie z sąsiadami. A teraz jako członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Postanowiliśmy zgłosić nasz projekt do budżetu obywatelskiego. W tym roku się udało, za co bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nas. Wystarczy popatrzeć na obecny chodnik, by wiedzieć, że potrzebuje naprawy, a jednak... Wiele osób nawet nie wiedziało, o który chodnik chodzi. Ponieważ niedawno był robiony remont całej ulicy Rejmonta wraz z chodnikiem, więc wszyscy myśleli, że staramy się o remont chodnika tamtego na zewnątrz razem z ulicą, to dokładnie wszystkim tłumaczyliśmy, że chodzi o ten chodnik tu wewnątrz, od strony klatek, który prowadzi również do cmentarza, gdzie z tego chodnika korzystają nie tylko mieszkańcy tych bloków, ale również wielu gości cmentarza, czyli osoby z Kętrzyna, spoza Kętrzyna, którzy tutaj na cmentarz się udają niejednokrotnie. Tegoroczny sukces to nie wszystko. Inicjatorzy projektu już myślą o przyszłorocznej edycji Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Chcielibyśmy zgłosić projekt na przebudowę i remont drogi dojazdowej do naszych bloków, a także budowę parkingu. Pozostałe zwycięskie projekty to budowa pomostu na Kętrzyńskim Jeziorku, budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Mielczarskiego, budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Królowej Bony 6A.